Potrzebne nam są nowe kenkarty, nasze przestały być dobre. To bezcelowe, szepcze tata. Aryjska kenkarta jest droższa niż złoto. Ciągle te same wyrazy: kenkarta, aryjski. Mama wytłumaczyła mi, że to po niemiecku, ale nie wyjaśniła, co znaczą te słowa. Ja jednak wiem, że te dwie rzeczy są potrzebne, aby przeżyć, a my ich nie mamy. Moja mama rozumie po niemiecku. Ja niemieckiego nienawidzę. W tym języku trzeba wrzeszczeć i jest w nim tylko kilka wyrazów. Halt! Los! Schnell! fowec, Komm her! aufstehen, Aufmachen! Wszystkie te wyrazy oznaczają to samo. Strach. Wyglądam przez okno. Na ulicy stoją meble. Błyszczą od wilgoci. Pada od wielu dni. Babcia mówi, że jest wiosna. W naszym domu mieszka teraz jeszcze więcej ludzi cztery zamiast trzy osoby na okno powiedział tata do mamy. Dlaczego? Przecież i tak nikt nie wygląda przez okna. Ja też już przestałam. Teraz to jest zabronione pod karą śmierci. Teraz graniczymy z aryjską stroną, więc mama wbiła mi do głowy, że ten, kto otworzy okno lub przez nie wyjrzy, zostanie zastrzelony przez Niemców. W tym ciemnym pokoju, w którym śpimy, mamy dwa okna. Moje łóżeczko z siatką zniknęło. Śpię z moimi rodzicami. W ten sposób jest też cieplej. Choć mam w ostatnim czasie coraz częściej wrażenie że nie mogę złapać tchu, że się duszę.